Siemanko wam wszystkim, z tej strony Drakej i powracamy do mojej zagrajmy z gry Gothic i jesteśmy przy Alefie. Ja wczytałem poprzednią, nie do końca przemyślaną sprawę właśnie z Alefem, bo wiecie, on nie chciałby z nami gadać w tym momencie, bo na niego nakablowaliśmy i ta, wczytałem save'a i już wszystko jest ok, więc wypytujemy go o ten cały klucz. Wiesz może coś o kluczu do skrzyni ze składowiska? Cóż, to zależy. Od ilości bryłek rudy, które jestem gotów zapłacić? Szybko się uczysz. 30, 50, 30? 30 bryłek powinno wystarczyć. W porządku. Tak się składa, że mam ten klucz przy sobie. Zupełnie przypadkowo. Co masz na myśli? A, dobra, dostaliśmy już klucz. Powodzenia. Czekajcie. Cóż. Czekajcie. Klucz do skrzyni Aronna. Otwiera skrzynię w składowisku. Dobra, super, czyli mamy to. Zapiszmy sobie grę i spadamy z powrotem. Głos mi się załamał. Spadamy z powrotem do Ulberta. Czy tam Ulberto, czy jakkolwiek to się odmienia. I możemy spadać do... opieprzyć mu tę skrzynię, a następnie do Jana dowiedzieć się, co z tym gniazdem pełzaczy. I zobaczymy, czy przy okazji uda nam się wypełnić jeszcze test zaufania, bo quest nie zniknął z mojego dziennika, tak więc może jeszcze jednego w stanie wypełnić. Wiadomo, raczej już nikt mi nie zaufa w starym obozie, bo jestem w końcu sekty, aczkolwiek może expik za to wpadnie. A czemu by nie? A dobry expik, dobry rozwój, wiadomo. Fajna sprawa. Oczywiście, tak jak mówiłem, kolejne punkty najprawdopodobniej pójdą w naukę strzelania z łuku, tak by moje strzały miały większe obrażenia i żebym miał dalszy zasięg. I to właśnie będzie najbliższy cel. Potem zobaczymy, bo generalnie niedługo już w użytek wejdą w tej grze miecze dwuręczne i kusze zamiast łuków, tak więc pomyślimy, czy jeszcze będzie nam się opłacało inwestować w drugi poziom. Ale w pierwszy zainwestuję, bo jak widać ten exp leci bardzo szybko w tej grze. I jednak można tutaj bez jego dosyć dokoksać. Zwłaszcza, że umiejętności jakby zbyt dużo tutaj nie ma, poza tym właśnie oskinowywaniem wrogów i właśnie walką przy pomocy broni. Dobra, nie chleb, Ulbert. Odciągnij Ulberta. Słuchaj, Jan i pozostali siedzą teraz na dole i zajadają się pieczonym mięsem. Co? Beze mnie? No nie, już ja im pokażę. Spoko. Przepuść mnie. Popilnuję twojego tutaj dobytku życia, kiedy ciebie nie będzie. Miło się gadało, czy coś? Chlebuś, szyneczka. Będzie obiadek. Skrzyneczka. O tak. A, ognisty pocisk i światło, super. Dobra, znaczy światło tak, ale ognisty pocisk, czemu nie? O, patrzcie, nie rudy. Wszystko się zwróci, zajebiście. I jeszcze co to jest? Kula ognia, zajebiście. Generalnie zwoje z zaklęciami przydadzą nam się. Będziemy musieli stoczyć dosyć nierówną walkę z pewnym... Można chyba nazwać tego stwora bossem nawet. Tak więc będziemy musieli stoczyć walkę z dosyć ciężkim przeciwnikiem. I to już całkiem niedługo niestety. Więc te zwoje mogą mieć zastosowanie w praktyce. Dobra. Okej, lecimy dalej do Jana. Jeszcze zobaczmy, czy tutaj kogoś nie znajdziemy. Albo czegoś. To jest drabina w dół tylko, dobra, bez sensu. Kogo my tutaj mamy? Generalnie ci kopacze teoretycznie nie wiem, Grimes. To jest ten gościu? Ten, o którym ja myślę? Oho, nowa twarz. A, nie, to nie ten. Pracowałeś sam. Kiedyś jako górnik, chłopcze? Nie wygadujemy, on nic ciekawego nie powie, ponadto nie ma dla nas żadnego questa, nie jest ważną postacią, więc po prostu odbył sobie taki gościu i tyle. Hej ty! Jeśli jeszcze raz spróbujesz wystrychnąć mnie na dudka, pogadamy inaczej! Zrozumiano? To oczywiście! Chill out! Uważajcie ten numer! Nie zgubiłeś przypadkiem klucza do swojej skrzyni? W rzeczy samej. Nawet nie chcę wiedzieć, skąd wiesz o jego istnieniu. Ale dam ci 20 bryłek rudy, jeśli mi go oddasz. Kupiliśmy ten klucz za 30. W jego skrzyni za 30 bryłek. W jego skrzyni znaleźliśmy 70 bryłek. Możemy mu sprzedać klucz do pustej skrzyni za 20 bryłek. Kocham tę grę po prostu. Oto twój klucz. Tak, to ten. Masz tu swoje 20 bryłek, zgodnie z umową. Ale w przyszłości radzę ci uważać. Od tej pory będę cię miał na oku. Tak. Miłego zamknięcia twojej pustej skrzyni, Gamoniu. Ulberto pewnie też się fochnie. Ej ty, tam nie było żadnego pieczonego mięsa.
Cóż, widocznie się pomyliłem. Życzę miłego dnia. Okej, Bezzi, mistrz gładkiej gadki. Alberto. Handelek. Może masz coś, co chciałbyś sprzedać? A ja mnie są powietrze. Co tylko zechcesz. No, chcę dużo, a co? No, generalnie nie masz absolutnie nic, dobra, masz 50 bryłek. Czy ja się mogę coś sprzedać za 50 bryłek? Coś niegodnego z uwagi May? Dobra, nieważne. I Janne. Przysyłam Jediego, mam odebrać listę. Przysyłam Jediego. O, proszę bardzo, czyli mam można. Mam odebrać listę. W porządku. Oto i ona. Powiedz im, żeby się pospieszyli z dostawami. To przy okazji zahaczymy o stary obóz i oddam mu tą listę. Expik wpadnie, tak jak mówiłem. To ty jesteś Jan? Szef tej kopalni? Tak, to ja. A to moja kopalnia. Więc lepiej nie próbuj niczego głupiego. No dobra, okej. Myślałem, że to kopalnia Gomeza. No cóż, oczywiście kopalnia należy do starego obozu. Ale tutaj, pod ziemią, jest tylko jeden szef. Ja. Możesz mi opowiedzieć o wydobyciu rudy? Kopiemy dniem i nocą. Dzięki temu wydobywamy około 200 worków rudy na miesiąc, plus jakieś 20 worków, które od razu zostają przetopione. Z rudy, którą dostarczamy królowi, można by wykuć oręż dla nierada armii. Tak, generalnie właśnie to jest ta cała... Właśnie dlatego król Robar II chce w ogóle handlować to z tymi skazańcami, ponieważ kopalnia w Korydnis jest tam jedną z lepszych kopalni właśnie w świecie gry, jeśli chodzi o zasób magicznej rudy, a z magicznej rudy można robić magiczną broń, która jest jedną z najpotężniejszych broni właśnie w świecie całej gry i której król Robar i jego armia mają zamiar użyć do pokonania armii orków, dlatego tutaj w ogóle jest ten cały biznes właśnie z więźniami. Słyszałem, że ruda ma właściwości magiczne. Opowiedz mi o tym. Tak, nasza ruda rzeczywiście posiada właściwości magiczne. Wykuta z niej broń nigdy się nie psuje, a miecze i topory są ostrzejsze niż te wykute ze stali. Każda armia wyposażona w taki oręż ma poważną przewagę w boju. Generalnie właśnie w Gothiku 2, powiedzmy, jest dosyć rozbudowany crafting pod kątem kowalstwa i właśnie w pewnym momencie możemy nauczyć się wykuwać broń z magicznej rudy i faktycznie ta broń jest kurewsko potężna, tak więc no... widać, powiedzmy, tą różnicę właśnie między zwykłą stalową bronią, a bronią z magicznej rudy. O Gothiku 3 w ogóle nie będę wspominać, bo tam się z magiczną rudą dzieją takie rozpierdoleństwa, że dacie mi spokój. Opowiedz mi coś jeszcze o rudzie. Niestety magiczne właściwości rudy zanikają podczas przetapiania. W hutach Nordmaru znają odpowiednie techniki przetapiania. Ale nawet bez mocy magicznych, broń wykonana z naszej rudy jest bardziej wytrzymała i zadaje większe obrażenia niż zwykły oręż. Generalnie co do Nordmaru, Nordmar to jest takie jakby zimowe królestwo, powiedzmy. Nordmar też zwiedzimy w Gothiku 3, którego ja nagrywać nie będę, od razu mówię. Ale okej, opowiedz o kopalni. Opowiedz mi o kopalni. Jeśli chcesz się tu trochę rozejrzeć, to radzę ci dobrze uważać. W jaskiniach kryją się pełzacze. Najlepiej trzymaj się głównego szybu. I nie przeszkadzaj świątynnym strażnikom. Chociaż przez większość czasu zbijają bąki, to najlepsi sprzymierzeńcy, jakich można sobie wyobrazić podczas starcia z pełzaczami. Postaram się o tym pamiętać. Mam jeszcze sporo roboty. A, i nie przeszkadzaj w pracy moim ludziom. Totalnie. Tylko się tu trochę rozejrzę. Okej, dobra. Gniazdo pełzaczy. Gdzieś tutaj muszę być gniazdo pełzaczy. Założę się, że jest tu przynajmniej 100 gniazd. Słuchaj, muszę natychmiast iść do tego gniazda. Nie mam teraz na to czasu. Parę godzin temu zepsuł się nasz rozdrabniacz. Koło zębate pękło w drzazgi. Nie mam pojęcia, gdzie znajdę nowe. Przynieś mi koło zębate, wtedy zajmę się twoim problemem. Okej, dobra. Koło zębate? Poszukamy. A gdzie ja niby mam je znaleźć? Nie mam pojęcia. Jestem równie bezradny jak ty. W którymś z bocznych szybów stoi zepsuty rozdrabniacz. Może tam coś znajdziesz? No dobra. No to ruszamy się trochę po okolicy. Jezu, kabel od nie sprawiaj żadnych kłopotów. A, wypieprzaj kablu od słuchawek, dobra. Fajnie, zapiszmy sobie po tym dosyć długim dialogu. Generalnie lore świata Gothika właśnie pod kątem wiedzy na temat gdzieś tam powiedzmy królestwa, rudy, jakby magii, systemu działania całego świata jest dosyć ciekawy, wiadomo, to nie jest tam, to nie jest Dragon Age czy Mass Effect, aczkolwiek jakby powiedzmy na taką bardzo kameralną grę, bo nie wiem czy zauważyliście, ale właśnie Gothic 1 dzieje się na bardzo małym obszarze, to jest kolonia karna, którą jakbyśmy chcieli
przejść od punktu bariery A do punktu po prostu bariery B, wiecie, po prostu po, jak to się mówi, przez środek po prostu jakby bariery, no to cały świat przebieglibyśmy po linii prostej może w 3-4 minuty, może góra 5 czy coś takiego. Oczywiście odejmując walki ze stworami i tak dalej, nie? Ale wiecie, o co chodzi. To tak, więc gra jest bardzo kameralna i tak bardzo dużo właśnie dostarcza informacji na temat świata gry. Zbudź się. Co możesz mi powiedzieć o pełzaczach? Co możesz mi powiedzieć o pełzaczach? Te bestie muszą mieć gdzieś tutaj swoje gniazdo. Gdyby udało się je znaleźć, moglibyśmy wytępić je za jednym zamachem. Tak, dobra, fajnie wiedzieć. Niech śniący zawsze... Ciekawe, kto będzie wytępiał te pełzacze i kto zgarnie całe gniazdo za jednym zamachem, prawda? No, obstawiajcie, no. Obstawiam tego gościa po prawej tutaj. Totalnie. No i mamy pełzacze, nasze pierwsze spotkanie z pełzaczami. Jednymi z jakiegoś powodu, chyba z jednymi z bardziej rozpoznawalnych stworów Gothiku. Generalnie w ich designie, ani w ich jakby, nie wiem, w ich sposobie walki nie ma absolutnie nic niezwykłego, aczkolwiek zawsze kiedy myślę o Gothiku, zawsze jakoś przypomina mi się pełzacze z jakiegoś powodu. O Jezusie, jaki ból. Pomożecie z nimi? O, dobrze, koledzy. No właśnie. Już rozumiecie. To nie będzie wesoła przeprawa. Koledzy, zabijcie ich. Proszę, o, dziękuję wam bardzo, jesteście zajebiści. Dobra, mamy wnętrzności pełzaczy. Generalnie wnętrzności pełzaczy trzymamy, ponieważ możemy je dostarczyć Korkalomowi, a on zapłaci nam za to niemałe hajsy. Dobra, tutaj pełzacze z orały miostro. I tutaj właśnie pojawia się niewielki problem, mianowicie my w tym rozdziale naszym głównym przeciwnikiem tak jakby będą właśnie pełzacze. Tak więc, no, widzicie, że będzie zabawa, prawda? Dobra. Zadajmy sobie co słabsze rzeczy lecznicze, bo ich już raczej potrzebować nie będziemy w niższych czasach gry. Tak więc możemy się ich pozbyć. Czekaj, lepiej się w nic zawsze nie pakować. To samo. Okej, dobra. Nie było wesoło. Bez tych strażników byłoby naprawdę słabo, bym nawet rzekł. Dobra, i co my tu mamy? Piekielnik, krucze ziele, nic ciekawego. Piekielnik. Generalnie nie wiem, czy uda mi się gdzieś może w tej okolicy dorwać jakąś fajniejszą broń dla mnie. Bo tą pałeczką podpieprzoną tamtemu gościowi raczej tutaj nie powołuję. O, mam pełzacza. O, widzicie, patrzcie, jaki mierny damage mu zadaje. Przynajmniej zadaje w przeciwieństwie do tych... do topielców, pan przypomina mnie. O! 130 expa za jednego, come on! Mnóstwo expa. Dobra, spalmy sobie blanta. Dobry blancik. Ja, wiecie, ja na czysto do tego typu rzeczy w ogóle nie podchodzę po prostu. Dobra, co my da? 20... Dobra. Posilmy się mięsem. Bo mięsa mamy kurwa sporo. Om, dobra. Pojedliśmy. I nic tutaj więcej nie ma. Co to kurwa jest? Pierścień! O! Pierścień, what the fuck? Jedziemy tym pierścień. Obrona przed ogniem. Jej, kurwa, w kopalni pełzaczy. To na pewno mi pomoże, jej. I to plus 5, to nie są małe liczby, kurde. Oczywiście to jest żart. To jest kosmicznie mała liczba. No i widzicie, panowie, powalczyliśmy z pełzaczami, było śmiesznie. Teraz niestety będę musiał stoczyć walkę z pełzaczami sami. Tutaj, ho, już nie będzie tak wesoło. Bo muszę odzyskać to pierdolone koło. No, oczywiście koło będzie otoczone pełzaczami. Dobra, nieważne. Co? Czekajcie, co ja miałem za opcję? Jak się masz? Przeczytałem chodź za mną i wydawało mi się, kurde, wytyfy przeczytałem. Nie można było wydawać rozkazu strażnikom ani nic takiego. Dobra, pomyliłem się po prostu. Dobra. Czas kurwa zapolować. Więc teraz tak. Musimy to zrobić logicznie, ponieważ tam na dole są pełzacze. Tam na dole jest również nasze koło. Więc jeśli... O! Dobra, okej. Więc jeśli tutaj zejdziemy, to może być średnio wesołą. Widzicie? Pełzacze tam są. I jednemu czy dwóm może damy sobie radę, aczkolwiek na większą ilość jakoś bym się specjalnie nie porywał. Więc jeśli jest możliwe, ja bym bardzo chciał ściągnąć ich z góry.
Głównie dla tej sytuacji kupiłem łuk, żeby nie było, nie? Tak. O, dobra, jest, trafiłem. Na szczęście poznacze mimo swojego wyglądu nie umieją chodzić po ścianach. Mimo tego, że ja strzelam do przodu, to spokojnie te strzały i tak jakby padają, można powiedzieć. Więc... Znaczy lecą wydane miejsce. Kurde mol. O, dobra, jednego mamy. Jakby chociażby udało się go osłabić, to już by było coś. Dobra, tam jest jeszcze półka skalna niżej, jakbym się do niej dostał, to może z niej kogoś ubijemy. Tylko żeby się kurwa nie ześlizgnąć, to jest podstawa. O! Dobra, okej, zajebiście. Stąd mam fajny snipe point. Kurde, no trafże kogoś. No dobra, okej. No dalej bez i. Nie mam pojęcia, czy w ogóle trafiam, czy nie. Oczywiście. O Jezu, tu jest pełzacz. Zbagował się drań. O Jezu, one tutaj wchodzą. No dobra. Stąd są już moje. Czyli tu jest wejście, dobrze kurde wiedzieć. O Jezu, idzie. Dobra, już nie pójdzie. Teoretycznie powinien zostać tylko jeden. Nie jestem pewien, że jak ja tutaj zejdę, to się nie zabije. No dobra, zapiszmy i zaryzykujmy. Tak, teraz zapisywanie będzie po prostu co minutę, bo nie mam... Okej, okay, nie wiem na czym stoję. Widzę prawdopodobnie tyle samo co wy, czyli nic. Nawet bez przyciemnienia YouTube'a. Dobra, wyciągnijmy sobie broń. Tutaj pełzacz widzę w ogóle, nie wiem, szaleństwo. I jak snajper, boom, kolejny poziom, zajebiście. Okej, dobra, wytępiliśmy sporo pełzaczy. Tutaj, gdzie będzie leżeć to kółko całe, o które się rozchodziło. A przynajmniej tak mi się wydaje, że powinno leżeć. Cholera, gdzie to jest? A, dobra, tu leży. Koło zębate. Okej, dobra. Trzy pełzacze zarąbane, poziomek wpadł. Niestety tutaj tych punktów w żaden sposób nie użyjemy. Jednakże już wracając z starej kopalni będziemy mogli zahaczyć o Kawalorna i on tutaj udzieli nam paru rad w posługiwaniu się łukiem. Generalnie chyba jest może z dwóch nauczycieli łucznictwa w całym Gothicu 1, tak mi się wydaje. Właśnie jest Kawalorn i bodajże łucznictwa również uczy Wilk w nowym obozie. I to jest dwoje jedynych nauczycieli ucznictwa. O kurwa, to jest przeklęta drabina. Fuck my life, to jest ta drabina. To jest ta bardzo zła drabina, która... A, no właśnie. Ciekawe, czy będę w stanie stąd wyjść. Ta, nie jestem w stanie, po prostu. Jak coś, to ja nic nie pieprzę, tylko... No właśnie. Tylko Bezi automatycznie spada, jak tylko dochodzi do góry, bo ktoś stwierdził, że a będę artystyczny i walnę te drabiny lekko pod kątem. Aczkolwiek nie spadł on na to, że w momencie, kiedy one są pod kątem, to jakby model Beziego przestaje się z nimi zgadzać, co minimalnie widać, jak się spina. Czy ja będę w stanie tutaj po prostu wejść? No, no właśnie. Nie, bo ściana też jest kurwa pod kątem i Bezi od niej odlatuje. God damn it. Ja, jeśli tutaj polegnę na czas dłuższy, to po prostu użyję kodu i po prostu wzniosę się kapkę wyżej i po prostu wejdę tam. Bo co zrobić? No, oczywiście ja tutaj ni chuja nie wejdę w tym momencie. Wiem, że można w jakiś sposób z tej drabiny wyjść i wiem, że kiedyś miałem na to nawet patent, aczkolwiek jak ten patent teraz brzmiał, to już nie wiem. Ni chuj. Nie wybije się z niej, jak coś. No. Dobra, teoretycznie jeśli wejdę wyżej, to będę w stanie przeskoczyć. Teoretycznie mi się... Czekajcie. Nie spadnij! Dobra, było blisko. Dobra, wejdziemy wyżej i po prostu zeskoczymy z wyższej półki na niższą półkę. Jak to robili starzy dobrze asasyni. No, po prostu kopalniany Assassin's Creed się tutaj włącza. Whee! Ło, Jezu, co ja żem odwalił? Czy tu widzieliście w ogóle? Dobra, i teraz lecimy. Ha! Dobra, okej, super.
Pewnie gra nie miała takiego rozwiązania w założeniu, ale kogo to obchodzi? Dobra. Jan, ponapierdalaliśmy się z pełzaczami, mamy dla ciebie pieprzoną, pieprzone kółko do twojej maszyny i teraz możesz iść i poprawić te drabiny, które tam krzywo są ułożone i nikt nie może na nie wejść. Może dlatego twoi ludzie umierają, bo nie mają jak wejść po drabinach, kretynie. Debile. Wszędzie debile. Kiedyś takie sprawy załatwiły się, że będą kłopoty. Dobra. Siemaneczko, kolego. Przestań żuchlić kurczaka. Mam koło zębate. Mam koło zębate. Dobra robota. Powinno działać. No, a teraz wróćmy do twojej sprawy. Szukasz gniazda pełzaczy. Znajdź Azgana i powiedz mu, żeby otworzył ci drzwi. Będziesz mógł rozejrzeć się po zamkniętych korytarzach. Powiedz mu, wszystko będzie w porządku. Po tym pozna, że to ja cię przysyłam. Okej, dobra. Rozejrzę się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych. Nie mam zamiaru sprawiać kłopotów, tylko uratować tam pierdolą kopalnię przed pełzaczami. To jednak jest minimalna różnica. Dobra, okej. Oczywiście gniazdo pełzaczy nie jest absolutnie w żaden sposób ukryte czy coś takiego. Po prostu panowie zamknęli drzwi, za których wychodziła największa fala pełzaczy. I wiadomo, że gniazdo pełzaczy jest za największą falą pełzaczy. Super. Teoretycznie jak wrócę już z tej kopalni, to powinien być godny ubrania cięższej zbroi nowicjusza, czy tam szaty nowicjusza, czy jak to się nazywa. Kopacz, nic ciekawego, strażnik. I co my tu mamy? Dobra. Kopacz. Strażnik świątynny. Zbudź się! No siema. Dobra, on mi raczej nic nie powie, nie ma imienia. Dobra, w sumie póki co to nas nie obchodzi. I tutaj mamy, uwaga, orka. Ork niewolnik. Tak, to jest właśnie jeden z tych orków, których jakby z którym król Robar toczy nieustanną wojnę. A to jest wielka góra rudy. A, tylko po prostu skoczy się w niej kąpać. Taka niebieska. No, on sobie tak wygląda. Taki dosyć standardowy ork. Strażnik Teksasu, kurwa. Kopacze, piekielniki, dużo grzybów. Szkielety, piekielniki. Tutaj pewnie będą pełzacze. No właśnie. O! Ma już naruszone zdrowie. Czy dojdzie do mnie? Czy dojdzie do mnie? Nie dojdzie, ale kurwa, jego kolega dojdzie. Bezzi, wyciągnij broń. Jej, znowu, o, okej. Znowu mamy ten dziwne jakby trafienie bez trafienia. To jest, mówię, dziwna sprawa. Aczkolwiek tutaj widzę... Sprawa ma się minimalnie lepiej niż z topielcami, bo jednak te obrażenia wchodzą momentami. No, strzała. Kościany łuk. O, kościany łuk brzmi zajebiście. Check this out. 30. A, mój jest lepszy. Sorry. Jednak długie łuki są lepsze od krótkich łuków. Ponadto, że wyglądają o wiele fajniej, bo jednak łuk powinien być długi, bo chyba nie jestem pewien, nie znam się na tym absolutnie. Tam będę gadał bzdury, ale zapewne im dłuższe są ramiona łuku, tym lepiej można napiąć cięciwe, a to po prostu generuje mocniejszy wyrzut strzały, tak mi się wydaje. Taka moja podstawowa wiedza o łukach, więc wydaje mi się, że im łuk dłuższy, tym lepszy teoretycznie. No i fajnie wyglądałem, tak jak mówiłem. Co my tu mamy? Pierścień kolejny, o kurde, po prostu ta kopalnia obraza w pierścienie z tego co widzę, co my tutaj mamy? 5 do zręczności, dobra, to definitywnie wolę 5 do zręczności niż 2 do obrony przed ogniem. Generalnie ten pierścień 2 do obrony przed ogniem prawdopodobnie komuś opchniemy, bo nie widzę absolutnie żadnego momentu w grze, kiedy miałoby mi się to przydać. Znaczy gdzieś tam w pewnym momencie są wrogowie chyba, którzy używają ognia, ale jest ich po prostu, nie wiem, jak na lekarstwo, to też... O, strzała. To też może nie inwestujmy zbytnio w obronę przed obrażeniami od żywiołów. Dobra. Swoją drogą, stoi tutaj taka grupa i nie mogła iść zabić tych dwóch pełzaczy, które tam było. Jeden z naruszonym zdrowiem. Come on. Ogarnijcie się, panowie. Ja sam wchodzę i rozpierdalam wszystkich, a wy co? No i patrzcie, no i stoją tutaj, kurwa, pełzacze z tej. What the fuck?
Pyk, 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 pyk. O kurwa. Exp jest mój, nie rusza się gnoje. O kurwa, jest ich dwóch. 130 expa. Dobra, i mamy go pod ścianą. Bum, 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 bum. Jeb, z pół obrotu. Dobra, okej. Okay. Poza metany, krucze ziele, to mi się już nie przyda. Fajnie można tutaj sobie właśnie narąbać expa na tych pełzaczach, bo one widać dają bardzo dużą ilość expa, bo na tamte 130 to całkiem sporo. Cześć kolego, jesteś wkurzony za twoich kumpli? Dobra. Póki są pojedyncze, to nie jestem jakimś super dużym wyzwaniem, ale jak już byśmy trafili na większą ilość, a uwierzcie mi, trafimy na większą ilość, no to moglibyśmy zacząć mieć niewielkie problemy, albo w sumie raczej wielkie problemy. Ta ciekawostka, ta kopalnia jest jakby bardzo ciekawie tutaj połączona ze sobą, bo kojarzycie miejsce, z którego zabraliśmy pierścień obrony przed ogniem, taki jakby ciasny tunel i tam była przepaść. Jeśli skoczylibyśmy w tą przepaść, to spadlibyśmy tutaj i zabilibyśmy się. Tak, więc tutaj wszystko się jakby fajnie łączy. To mnie zawsze dziwi w grach, jak po prostu ludzie, tacy ludzie muszą mieć jakby zmysł orientacji w terenie, łomotacz, dobra, bierzemy, czy jakby tego tam nie nazwać, że są w stanie wykreować lokację, która jakby przeplata się ze sobą, czy coś takiego. Co to kurwa jest łomotacz? O, lepsza wersja mojej pały, nice. To zabrzmiało kurwa źle. No, no dobra, nieważne, mamy łomotacz. Definitywnie przyda się, prawie 10 więcej damage'a. Dobra, i myślę, że tutaj możemy sobie zakończyć. W kolejnym odcinku udamy się właśnie do gniazda pełzaczy i zobaczymy, co tam miłego nas czeka. Raczej nic miłego, ale coś na pewno nas tam czeka. Tak więc mam nadzieję, że nam się podobało. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach mojego Zagrajmy z gry Gothic. Trzymajcie się cieplutko i see ya.